Dzień dobry, witam wokół Watchdoga w naszym cotygodniowym podsumowaniu tygodnia, ale też zwrócenia uwagi na co, czemu warto się przyglądać przez najbliższe dni. Dzisiaj bardziej systemowo, też takiego spojrzenia na różne rzeczy, które można robić jako monitoring, jako przyglądanie się, próbie przyglądania się całości, ale też o tym, że czasami trzeba by być cierpliwym i najbliższe dni to dosyć duże przez nas wyczekiwania, ale też wyczekiwanie przez prawa do informacji, co będzie. Zaczynając, pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, w której tak naprawdę jesteśmy od dłuższego czasu, czyli kampanie wyborcze. Mieliśmy kampanię wyborczą do parlamentu. W tej chwili zostało nam niecałe 3 tygodnie do wyborów samorządowych, do wyborów radnych i też w pierwszej tury, jeżeli chodzi o wójtów, burmistrzów, prezydentów. To jest okres, któremu się przyglądamy. Widzimy billboardy, reklamy w mediach społecznościowych, w telewizji, pewnie trochę mniej. I pytanie, które się czasami pojawia, głównie jeżeli patrzymy na billboardy, jak dużo tych billboardów może być, gdzie one mogą być umieszczane, jak wyglądają reklamy w mediach społecznościowych, co mogą tak naprawdę robić kandydujące osoby, ile mogą wydatkować pieniędzy. My jako Sieć Obywatelska Watchdog Polska wraz z Fundacją Odpowiedzialna Polityka prowadzimy monitoring wykorzystania środków publicznych w kampanii, bo widzimy czasami to, że poza takim zwyczajnym działaniem, to w roku wyborczym nasze władze się uaktywniają w naszych gminach, powiatach, województwach i czy to jakieś kampanie informacyjne, czy się to chwalą w mediach. Zapraszamy na naszą stronę monitoring nadużywania zasobów publicznych. Zachęcamy do zgłaszania takich rzeczy. Jest na naszej stronie, ale też na stronie Fundacji Odpowiedzialna Polityka cała publikacja, jak monitorować nadużycia zasobów publicznych w wyborach. Czyli żebyśmy się, jak to się temu przyglądać, jak władze wykorzystują swoje zasoby, ale też co z tym robić. Ale rzeczywiście ważny wątek, na który trzeba zwracać uwagę, to jest jak aktualnie rządzący wykorzystują swoje zasoby. Czyli trochę takiej nierównowagi w kampaniach wyborczych. To jest taki cały monitoring, zachęcamy do przyglądania się. Są osoby, które w Polsce to wykonują, więc zapraszam. Druga rzecz taka systemowa to jest to, że przyglądowali i też na naszej stronie zapraszam do przejrzenia. Zapytaliśmy Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych o wydatki na reklamy i w różnych mediach. Chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda. W 11 sprawach poszliśmy do sądu, te sprawy wygraliśmy. W tej chwili na naszej stronie zachęcam do obejrzenia tabeli, gdzie podsumowujemy prawie wszystkie, no większość, bo jeszcze nie od wszystkich dostaliśmy informacje, jak Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych wydatkowały w ostatnich latach pieniądze na reklamy, na różne w mediach, więc to jest ciekawe zestawienie, też pokazujące, że nawet jak w pierwszej kolejności nie chcą nam odpowiedzieć, warto pójść do sądu, żeby to w całości zebrać i pokazać. Rzecz, która, tak jak powiedziałem, jest systemowa i chyba najważniejsza, jeżeli chodzi o ten rok, na pewno najważniejsza, jeżeli chodzi o ten rok i prawo do informacji, o to, co możemy wiedzieć, jak to wygląda. Już tydzień temu zapowiadałem, zapraszam na naszą stronę, gdzie można poczytać o tej sprawie, a teraz powiem o jakiej sprawie. Rzeczywiście w przyszłym, od wielu lat się przyglądamy Trybunałowi Konstytucyjnemu. Jeden z takich wątków jest to, czy Julia Przyłębska, jak się spotyka tak naprawdę, z kim się spotyka i jak się spotyka. Dlatego wystąpiliśmy kilka lat temu o kalendarz między innymi Julii Przyłębskiej, która pełniła funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Nie udało nam się tego dostać ani wygrać tych spraw przed polskimi sądami. Tam się pojawiała koncepcja dokumentu wewnętrznego, że ten kalendarze, bo tak naprawdę chodziło o kalendarz, nie możemy mieć do tego dostępu. Złożyliśmy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wskazywaliśmy, że to jest ważne do debaty publicznej, z kim się spotyka Julia Przyłębska jako prezes Trybunału Konstytucyjnego. I w przyszły czwartek o godzinie 10 Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosi wyrok w tej sprawie, więc to będzie systemowa sprawa. Liczymy na to, że wygramy, rzeczywiście pokażemy, że do debaty publicznej informacje o tym, z kim się najważniejsze osoby w państwie spotkają, jest bardzo ważne. Abstrahując od wszystkich dokumentów wewnętrznych, roboczych, ale tak naprawdę w tym kontekście, jak funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny, jak i z kim się spotykają najważniejsze osoby w państwie, jest to naprawdę kluczowa sprawa, więc wierzymy, że wygramy. Zachęcamy do czytania tekstów na naszej stronie, jakby opisujących tę sprawę, ale też
przed następnym okiem Watch Doga do śledzenia tego, co się wydarzy w czwartek rano. I ważne jest to też takiego systemowego, zacząłem trochę od wyborów, ale też kończąc na wyborach, to jest kwestia, że prowadzimy już któryś rok z rzędu i zapraszamy na kurs beznadzieja małej i dużej gminy. Na zgłoszenia czekamy do 8 kwietnia, jeżeli chcesz wiedzieć, jak powinien funkcjonować samorząd. Czy kandydujesz, czy nie kandydujesz, czy się przyglądasz, ale kandydujesz, jesteś w tym samorządzie i chciałabyś poznać tajniki prawne funkcjonowania samorządu, ale też się poinspirować różnymi praktykami. Zapraszam na nasz kurs beznadzieja małej i dużej gminy. To są webinaria, w których pokazujemy, jak samorząd powinien funkcjonować, co się w tym samorządzie jest fajnego, inspirującego. Spotykamy ludzi z całej Polski. Ważne jest to, że bardzo dużo osób się już zgłosiło i zachęcamy, żeby jeszcze było nas więcej. Rzeczywiście to jest inspirujące zawsze spotkanie i rozmowa o tym, co w samorządzie i jak bardzo ten nasz samorząd jest beznadziejny albo nie beznadziejny i właśnie na przekór tej nazwy beznadzieja małej i dużej gminy pokażmy, że są świetnie inspirujące i działające praktyki czy rozwiązania prawne. I bardzo dziękuję w wielkim oczekiwaniu rzeczywiście na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Będzie to pierwsza sprawa z Polski, której wyrok zapadnie. Liczymy na to, że będzie pozytywny.